rád ses mi ztrácel sám. To hory tě táhly tak dávno, jak dávno tě znám. Prožil si tam plno jar, plno let, plno zim. A bylo to z lásky, mé zoufalé lásky, ne k ním. Tak našla jsem sílu a odvahu vzhůru jít. A s tebou se toulat a kousek té píchy jim vzít. I ve sněhu spát, tajit pláč, proč a nač dnes to ví. Že bylo to z lásky, mé zoufalé lásky, ne k ním. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, do kraje skalních měst, i hnízd, i hvězd, a zatulaných stát. Až na vrcholky hor, jsme vyšli ty a já, to všechno tak dávno, tak dávno, tak dávno se zdá. Už přestal se stoulat a neujdeš cesty kus. A nejsem ta dáma, co právě teď řídí. A mě táhne dál klenba hor, jejich vzdor a boj s ní. Mně zůstala láska, ta nádherná láska jen k ním. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, nad čáru oblaků, až tam, až tam, kde sníh se bojí tát. Až na vrcholky hor, už vyjdu jen já. A všechno tak dávno, tak dávno, tak dávno se zdá. Až na vrcholky hor, už vyjdu jenom já. A všechno tak dávno, hodně dávno se zdá. Už přestal se stoulat a neujdeš cesty kus. A nejsem ta dáma, co právě teď řídí tvůj vůz. A mě táhne dál klenba hor, jejich vzdor a boj s ní. Mně zůstala láska, ta nádherná láska jen k ním. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, nad čáru oblaků, až tam, kde sníh se bojí tát. Až na vrcholky hor, už vyjdu jen já. A všechno tak dávno, tak dávno, tak dávno se zdá. Až na vrcholky hor, už vyjdu jen já. A všechno tak dávno, tak dávno. Cmentarz wojenny numer 58 jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza. Znajduje się w gminie Uście Gorlickie, około 2 km na północny wschód od wsi Przysłup. Cmentarz położony jest w lesie, około 100 metrów od szczytu Magóry Małastowskiej, na wysokości około 800 metrów nad poziom morza.
jest najwyżej położonym cmentarzem z I wojny światowej spośród wszystkich nekropolii w Galicji Zachodniej. Cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni 740 m2. Otoczone jest kamiennym, okołometrowym murem. Na głównej osi, przy tylnym murze, duży kamienny pomnik zwieńczony wysokim drewnianym krzyżem zwężającym się uskokowo ku górze. W ścianę frontową pomnika wkomponowano trzy głazy z wykutą inskrypcją w języku niemieckim, co w przetłumaczeniu na język polski brzmi następująco. Oto nagroda, która przyniosła nam wojna z tysięcy nieoczekiwanych źródeł, powstały nasze siły w chwili potrzeby, aby nigdy nie wyschły te źródła sprawdzone. Wtedy ze śmierci naszej wiosna zakwitnie pokojem. Od wejścia głównego prowadzi ścieżka w kierunku ściany frontowej pomnika. Po lewej jej stronie znajdują się groby żołnierzy rosyjskich, a po prawej stronie żołnierzy austro-węgierskich. W obrębie cmentarza znajduje się 28 mogił zbiorowych oraz 28 grobów pojedynczych. Pochowanych jest łącznie 136 żołnierzy poległych od stycznia do maja 1915 roku, w tym 60 żołnierzy z armii austro-węgierskiej z następujących jednostek: z 9 pułku, z 10, z 18, z 36, z 89, z 4 bośniacko-hercegowińskiego pułku piechoty, z 10 pułku Landwehry oraz 76 Rosjan, między innymi ze 193 Świerzańskiego pułku piechoty. U wezgłowi mogił znajdują się drewniane belkowe krzyże łacińskie i lotaryńskie z dwuspadowymi gontowymi daszkami na ramionach. Na krzyżach umieszczone są emaliowane prostokątne tabliczki z informacjami o pochowanych. Do cmentarza najłatwiej trafić z przełęczy Małastowskiej. Najpierw należy pójść niebieskim szlakiem obok nieczynnego schroniska turystycznego. Później należy kontynuować podejście, tym razem z dwoma szlakami. Do niebieskiego dołącza tu bowiem szlak zielony. Po osiągnięciu szczytu Góry Małastowskiej łatwo znajdujemy szlak cmentarny znakowany biało-czarnymi kwadratami. Po niecałych 100 metrach dotrzemy do cmentarza. Po odwiedzeniu cmentarza numer 58 możemy kontynuować trasę, idąc dalej w dół za znakami biało-czarnych kwadratów do kolejnego cmentarza numer 59 i jeszcze niżej do drogi z przysłupiem. Nią możemy wrócić na Przełęcz Małastowską. Oba cmentarze w latach 2010-2016 odbudowano siłami społecznymi przez Stowarzyszenia Magurycz i Przyjaciół Nowicy. Poniżej cmentarza numer 58 bardzo dobrze zachowały się okopy wojskowe z czasów I wojny światowej. Do cmentarza numer 59 prowadzi ścieżka bardzo dobrze oznakowana biało-czarnymi kwadratami. Po 20 minutach jesteśmy na miejscu. Trasa, jak widzimy, jest bardzo dobrze oznakowana kwadratami biało-czarnymi. Do cmentarza numer 59 mamy zaledwie jeszcze 5 minut drogi.
Po niespełna 20 minutach docieramy do cmentarza kamiennego numer 59. Cmentarz wojenny numer 59 jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza. Znajduje się w gminie Uście Gorlickie, około 1 km na północny wschód od wsi Przysłup. Na cmentarzu pochowanych jest łącznie 80 żołnierzy poległych od stycznia do maja 1915 roku, w tym 60 żołnierzy austro-węgierskich oraz 20 Rosjan, którzy spoczywają w dwóch mogiłach zbiorowych, numer 5 i numer 13. Obiekt znajduje się w lesie na stoku Magury Małastockiej od strony Przysłupia. Najłatwiej do niego trafić ścieżką oznakowaną biało-czarnym kwadratem ze szczytu Magury Małastockiej. Cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni 163 metry kwadratowe. Otoczony jest kamiennym murem w wysokości około 1 metra z trzech stron oraz kamiennej trójkątnej ściany zakończone kamiennym krzyżem. Na cmentarzu znajduje się 17 mogił zbiorowych oraz jeden pojedynczy. Wśród pochowanych jest trzech oficerów. W grobie numer 17 podporucznik Max Schenk z 56 pułku Wadowickiego, a w grobie numer 18 podporucznik rezerwy Emil Obereigner z 36 pułku piechoty, pochodzenia Czech, urodzony w Lasny pod Brady w 1883 roku. Zginął w nowy rok 1915 roku. Spoczywa tu również Polak sierżant Tadeusz Michalski z 56 pułku piechoty z Wadowic, który poległ 3 stycznia 1915 roku. Jak łatwo zauważyć, pomnik, krzyż łaciński, nagrobny Emila Obergnera stoi nie na jego grobie, ale na zbiorowej mogile 10 żołnierzy rosyjskich numer 13. Dlaczego? No właśnie. Pomnik prawdopodobnie fundował ojciec Emila w 1922 roku. Pomnik został w 2017, zgodnie z wolą wnuka, pana doktora Wacława Tymla, gruntownie odnowiony. Zaznaczę jeszcze, że Emil Obereigner był inżynierem leśnikiem geodetą. Znaczek ING oznacza inżynier. Całość cmentarza jest po generalnym remoncie i oczyszczeniu z krzaków, drzew, chwastów. W latach 2007-2008 cmentarz został odnowiony przez Stowarzyszenie Magurycz z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy, a prace sfinansowane ze środków polskiego budżetu i austriackiego Czarnego Krzyża. Przy murach zachowały się oryginalne kamienne słupki HV, które wyznaczają granice działki cmentarnej. Na pomniku zachował się napis wyryty w kamiennej płycie w języku niemieckim, co w przetłumaczeniu na język polski brzmi następująco. Jeśli czcić chcecie poległych bohaterów, podarujcie swe serca ziemi, która ich kryje.